Cześć kochani, nagranie, które zainspirowało to nagranie, to było z interwencji Straży Miejskiej, gdzie zgłoszono im pobicie. No i panowie zatrzymują się bo widzą tam na nadchodzące obiekty zgłoszenia. Kobieta zakrwawiona, rozcięty łuk ryjowy, ręce we krwi, nogi pokrwawione. No i jej mężczyzna ukochany, który jej to zrobił, idą sobie, zatrzymują. Film kończy się. A, może jeszcze wspomnę, bo pewnie zaraz będzie jakieś pytanie o to. No powiem wam, interwencja profeska. Do pewnego momentu. Ale tu na początku, chociaż tu mi się przyczepił, że pozwolili babce stać tam za blisko gościa, jak go tam zatrzymali. Natomiast, Boże, jedzie, nie jedzie. Zatrzymali. Dlaczego? No bo jest to jednak więź emocjonalna. Jest to osoba, ta kobieta, to osoba, która przed chwilą wyzwoliła w mężczyźnie skrajne emocje. Nie mówię tutaj, że jest winna, absolutnie. Także jak ktoś jest tam z pewnych kręgów, których nie nazwę, to nie podpalać się. Nie roztrząsam tu winy, rysuję sytuację. I będę chciał pokazać to, pokażę to, jak zawsze, od strony fizjologii, która wpływa na psychologię, bo psychologowie często mówią, no jest tam syndrom sztokholmski, współuzależnienie, coś tam, ale dlaczego? Dlaczego? To mnie zawsze ciekawiło. Dlaczego? Dlaczego syndrom sztokholmski? Czy się kwalifikuje, czy nie, bo tam różne są tam opinie, wnikanie tam, dzielenia włosa na czworo, natomiast nic to do sytuacji nie wnosi. Natomiast dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Więc to wam wyjaśnię. Co wam wyjaśnię, żebyście uważali. Także za blisko, bo mogło go to odpalić znowu i po prostu byłoby więcej problemu. Także tutaj powiedzmy taką małą przyczepkę. Natomiast petarda, bo ja mam techniki kajdankowanie, tak? Obezwładnienie. Profeska. Jak ja patrzę na bzdety, jakieś tu w ataku, przechwyt, coś tam, to wiedza pochodzi z filmów, po prostu, bo jest fajnie wygląda i potem to się gdzieś tłucze w głowach i ten, to jest taki normalny mechanizm, to o tym kiedyś mówiłem, że nasze przetrwanie opiera się na wiedzy, wiedza dotycząca przetrwania jest wybitnie wchłaniana, tak? Jest film, napieprzają się, coś tam, aha, dlatego tak filmy akcji faceci, zwłaszcza faceci są chłonni na wiedzę dotyczącą przetrwania, kobiety są chłonne na wiedzę dotyczącą kontaktów międzyludzkich, dlatego oglądają telenowele brazylijskie i sra im się w głowach od tego, bo tam są bzdety oczywiście, tak jak facetom się sra w głowach od bezkrytycznego oglądania filmów akcji, bo potem mamy instruktorów, którzy właśnie widać, że odtwarzają sceny filmowe, a nie uczą, jak sobie radzić według realiów konfrontacji. Więc wracając do tematu, porządnie pach do ściany, ręka tutaj, jak dobrze to zrobisz, to sam ci poda, tak? A nie jakieś latania w przelocie. Także tu petarda. Zepsuło się dopiero na koniec, jak zaczęli babkę namawiać do wniesienia oskarżenia przeciwko niemu w jego obecności. To niedobrze, no bo tu jest, co miała powiedzieć, proszę go zamknąć i coś, tak? To kogo on będzie winił za swoją sytuację? Gdzie będzie przyczyna? W niej, tak? No bo to ona zgłosiła, tak? Przecież nie cofnie się krok wcześniej, no bo on jest oczywiście nieomylny, nie? Więc to będzie jej wina, że on ma problemy. Nawet jakby go zamknęli, nawet jakby go tam gdzieś zamknęli, to na ile lat za pobicie? No właśnie, potem wyjdzie. Bardzo prawdopodobne, że zachowa uraz. I bardzo prawdopodobne, że dla niej się to źle skończy, nawet fatalnie. Fatalnie, jak coś jest fatalne,
to my to trochę to, tak to określenie spsiało, że no fatalnie. Fatalnie w oryginale znaczy, że ostatecznie krańcowo, czyli śmiertelnie. Więc to było nie okej. To było nie okej. Teraz, dlaczego przechodzimy po 5 minutach? Po 5 minutach mogę wam zacząć wyjaśniać temat, dlaczego kobiety. Dlaczego kobiety bronią swoich oprawców? Bo ona oczywiście go broniła. Nie, przecież nikt nic nie, przecież się nic nie stało. Tak, przecież mnie kocha, nie? Wszystko zaczyna się. Wszystko zaczyna się od. Aha, albo dobra. Teraz widzę, że tu będzie naprawdę kupa tematu. Więc powiem wam teraz, jakie są składowe, a poszczególne składowe wyjaśnię w kolejnych nagraniach. Więc pierwsza składowa. Wychowanie. Niestety, pomimo że działamy w dobrej wierze, przez nieznajomość mechanizmów, wychowujemy nasze kobiety, jak są mniejsze, to córki, dzieci, tak? Ale wychowujemy nasze kobiety do bycia zgwałconą. Niestety, w większości przypadków. Nie ma to nic wspólnego z kulturą gwałtu, żeby to było intencjonalne, czy inne tam te brednie później to wyjaśnię. Więc tu pierwszy problem wychowania, gdzie można to sprowadzić do niskiej samooceny, niskiego poziomu pewności siebie. Kolejny problem, i teraz od tego wychodząc, zaczyna się cykl zachowań autodestrukcyjnych. Coraz większych, coraz większych. W końcu kobieta trafia na tego mężczyznę i jest w pewnym wieku, że rodzice są albo już dość wiekowi, albo już ich nie ma. Wtedy jest najtrudniej, bo nie ma już gdzie wrócić. Może być tak, że jest młodsza i po prostu boi się wrócić, boi się przyznać do błędu, co też jest kwestią wychowawczą. I następują wzajemnie napędzające się rzeczy. Cykl zachowań, który powoduje zmiany strukturalne w mózgu. Te zmiany strukturalne w mózgu to są te, które odpowiadają za ten typ zachowań, więc więcej jest tych zachowań, które rozwijają te struktury mózgu odpowiedzialne za te zachowania i tak to się zapętla. To jest kolejna rzecz. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz z takich najważniejszych powodów, jakie tutaj są, to jest nasze, no może nie ostatnia, chyba jeszcze tam to będzie na tyle ważne, żebym jeszcze dorzucił. Nasze uwarunkowania, nasza, że tak powiem, psychologia ewolucyjna się tym zajmuje. Czyli co nasza przeszłość jako gatunku, jak to wpływa na nasze zachowania, nasze teraz, na naszą psychologię, tak? Na nasze mechanizmy myślowe. Czasy się zmieniły, a schemat myślowy jest ten sam, czyli paniczny lęk przed wykluczeniem z grupy. Bo kiedyś to oznaczało śmierć, tak? Teraz już no nie. Natomiast ten mechanizm funkcjonuje w mózgu dalej, więc lepiej było być gnojonym w grupie, bo przynajmniej przeżyłeś, niż być sam. Tak? To wniknę w nagraniu i ostatnia rzecz, o jakiej chciałem powiedzieć, to. A, dobra, najwyżej będzie jedno nagranie więcej, o którym nie powiem teraz. Uciekło mi. O czym chciałem powiedzieć? Dobrze, kochani, to tyle. Zaraz będzie drugie nagranie. Wszystkie nagrania w tej serii będą wrzucone
znaczy tyle, ile zdążę nagrać w po drodze, ale dużo będzie wrzucone dzisiaj, także za chwilkę będzie kolejne. Do zobaczyska.